Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. Hey, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye-bye. Again, that was... Była to prezentacja nowego asystenta Google, który, jak wszyscy zgodnie twierdzą, to znaczy media głównego nurtu, zachwyca. Sam zadzwoni i umówi nas do fryzjera. Pierwsza rozmowa była wykonana przez asystenta Google z salonem fryzjerskim. Była to dość prosta rozmowa, jednak jeśli chodzi o systemy samouczenia się, jest to duży postęp i jak Sundara Pichai z Google twierdzi, pracują nad tymi systemami od wielu lat. Nie tylko Google, jest to cały system we wszystkich krajach, tak jak osoby nękane przez te systemy doskonale wiedzą, ponieważ mój kanał jest bardziej nakierowany na tę tematykę, na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i z wykorzystaniem jej w nękaniu ludzi i w doświadczeniach na ludziach, więc pokazuje tę drugą stronę, której nikt nie pokazuje, jak naprawdę wygląda prawdziwy Auschwitz, który jest gotowany tym, na których
między innymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, algorytmów, śledzenia, nękania, wykorzystanie wszystkich systemów, które są, do których można się włamać, telefonów oraz do najgorszych systemów, z wykorzystaniem najgorszych systemów, czyli namierzanie i skanowanie mózgu oraz czytanie myśli. Tak, nie tylko mnie to wykonują, wykonują to także wielu osób, wielu osobom z państwa, wykonują całemu środowisku osoby, która jest nękana, podsłuchują wszystkie służby, które są zainteresowane na całym świecie, tak to się dzieje. Więc mój kanał jest nakierowany bardziej, jego tematyka bardziej na tę stronę, której nikt nie pokazuje, a ja ją będę pokazywać. Będę bowiem pokazywać konsekwencje, jak osoba ma zostać zniszczona praktycznie doszczętnie i jest to stara metoda po prostu straumatyzowania ofiary. Pokażę zaledwie kilka informacji z prasy polskiej i trochę z zagranicznej. To jest zaledwie 0,001 może procenta tego, co mam. Jest to efekt około 2 lat mojej pracy. Część linków podsunęły mi osoby, które są przeze mnie albo obserwowane na Facebooku, albo na innych platformach. Część jest to po prostu efekt mojego wyszukiwania. Tutaj jest pokazana właśnie ta rozmowa. To jest z Geek Week Polskiego. Kolejne zastosowanie sztucznej inteligencji. Nie sonda, sztuczna inteligencja odbierze lub zwróci nam wolność. To są po prostu wszystko wiadomości z ostatnich miesięcy, z ostatnich tygodni właściwie. To niesamowite. Sztuczna inteligencja buduje sztuczną inteligencję lepszą od ludzi. Wiadomość z 6 grudnia 2017 roku. Algorytmy sztucznej inteligencji rozwijane są w szaleńczym tempie. Jeśli ktoś użył takiego słowa, jest to słowo prawdziwe. Jest to szaleńcze tempo, które niedługo zostanie w pełni pokazany efekt tego tempa wszystkim, nie tylko mnie. Trzeba śmiało przyznać, że zadziwiają nas na każdym kroku. Najlepszym przykładem tego może być bot, czyli robot o nazwie AutoML, zbudowany przez oddział inżynierów z Google Brain. W maju bieżącego roku gigant zaprezentował niesamowite możliwości tego swojego systemu, który sam potrafi tworzyć inne algorytmy AI, czyli sztucznej inteligencji, czyli po prostu już klonują się. Google ostrzeże nas, gdy zadzwoni do nas sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja sprawiła, że teraz zdjęcia Google czynią cuda. To nie jest tylko, to jest dalsza część tej prezentacji, którą pokazywałam wcześniej, ale po prostu nie chciałam jej wykonywać tłumaczenia całej w języku angielskim. Niedawno, kilka dni temu słyszałam już o technologii, która jest wykorzystywana i jest możliwa. To akurat nie wchodzi jeszcze w pokaz Google, ale ta technologia pozwala wymazać na przykład osobę na zdjęciach lub nagraniach z jakiejkolwiek kamery w czasie rzeczywistym. Proszę sobie wyobrazić, jak tragiczne konsekwencje będą dla osób, które będą na przykład nękane i poproszą o wykaz z kamer, nawet jakiegoś monitoringu, chcąc udowodnić, że tam na przykład były, kiedy są już możliwości, że można wymazać osobę w czasie rzeczywistym i zaprezentować nagrania zmienione, czyli sfabrykowane, i one będą już nie do rozpoznania, czyli ta osoba zostanie oskarżona po prostu o to, że ma urojenia. Chociażby to jest jeden z repertuarów, jedna z możliwości. Sztuczna inteligencja odkrywa wszechświat. Google to nie jest jedyna firma. Google jest powiązany ze wszystkimi systemami. Google obejmuje wszystkie systemy. To jest wiadomość o DARPie. DARPA chce połączyć ludzki umysł z maszyną.
Google i inne wiodące systemy uczenia się, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, w rewolucji sztucznej inteligencji. Jesteś zmęczony pisaniem? Google testuje roboty, które mogą rozmawiać z twoimi przyjaciółmi za ciebie. To jest najważniejszy temat ludzki w tym wieku. Maszyna do telepatii odtwarza mowę z fal mózgowych. To jest jeden z najważniejszych tematów mojego kanału. To jest możliwość czytania w myślach, możliwości, które stosują, które już wdrożyły od wielu, wielu lat wszystkie armie, firmy, które tym się zajmują na zlecenie armii i właściwie wszystkie nasze umysły są czytane, być może na jedne osoby z racji tego, że trafiły pod jakąś, pod nękanie jakiejś mafii, być może wobec jednych osób mniej lub bardziej, ale po prostu wszystkie osoby, które ją otaczają, muszą już być zeskanowane. To jest jeden z elementów całego systemu. To były początki, to było wiele lat temu, obecnie prezentuje się to jako wielki wyczyn i dokonanie. Mianowicie to jest właśnie urządzenie do czytania według zasady bone conductive, czyli przewodnictwa kostnego, ponieważ nasz aparat mowy, podczas kiedy my myślimy naszym głosem wewnętrznym, aparat mowy wciąż pracuje, nawet jeśli my tego nie słyszymy. I właśnie te urządzenia mają możliwość odczytywania tych drgań krtani. Lecz to zdjęcie jest zwodzące, ponieważ nie pokazuje tego, że czytać myśli ludzkie można także na odległość. Nie tylko przy zastosowaniu urządzeń na miejscu, ponieważ z tym jeszcze nie byłoby takiego problemu. To dopiero jest jedna z najświeższych wiadomości, tak się to przedstawia, że jest to jakiś cud. Tymczasem od wielu, wielu lat ludzkie myśli są czytane na odległość, mają takie możliwości wszystkie te jednostki, instytuty, które biorą udział w nowym wyścigu zbrojeń. To nie jest żadna nowość, to jest dla mas. To jest zdjęcie dla mas. A to jest akurat artykuł z The Guardian, to jest o patencie Amazona, który będzie zakładał chyba takie opaski na nadgarstku, które mogą śledzić ruchy pracowników. To jest bardzo ważna informacja. I istnieje już aplikacja Find Face, czyli znajdź twarz, która to aplikacja pozwoli lub już pozwala, oczywiście cywilom, ja nie mówię o systemach wojskowych, policyjnych, które od dawna to mają wdrożone, która to aplikacja pozwoli ustalić dane ludzi każdemu człowiekowi, czyli po prostu ktoś w autobusie będzie miał takie możliwości ustalić waszą tożsamość, wystarczy, że sfotografuje waszą twarz, która jest wprowadzona do systemu, nie tylko moja, ale także każdego z państwa. Pożegnaj się z prywatnością z racji istnienia tej aplikacji do rozpoznawania twarzy. Proszę sobie wyobrazić doniosłość tego i zagrożenia z tym związane. Każdy, kto będzie chciał. A to są akurat zdjęcia z Twittera. To zdjęcie zamknę. To jest akurat z Russia Beyond artykuł. Oczywiście z 2017 roku. Oczywiście to się pokazuje z 20-letnim opóźnieniem. Tak wyglądają systemy do skanowania twarzy i do wprowadzenia ich do systemu. To jest jedno ze zdjęć. Google. I to jest wiadomość z maja 2017 roku. Google wycofuje aplikację
która używa częstotliwości ultrasonicznych do namierzania użytkowników. To jest artykuł z CBS News. Proszę sobie wyobrazić, że w Państwa telefonach są aplikacje, były aplikacje, które cały czas Was namierzają, cały czas Was podsłuchują. To jest artykuł na ten temat. Łączą się i przekazują dane, które są, to jest zaledwie maleńki cytat, które na bieżąco słuchają sygnałów ultrasonicznych z otoczenia bez wiedzy użytkownika. RS News. Urządzenie, które przekłada Twoje myśli na słowa, będzie niedługo w smartfonach. Proszę sobie wyobrazić doniosłość tego. Doniosłość tego tytułu i tych działań jest o takiej samej sile rażenia, jak odkrycie bomby atomowej, o czym mówiłam już wcześniej w innym materiale, ponieważ tak jest. Jeśli jest gotowa technologia, która może przekładać na odległość, ponieważ to urządzenie jednak będzie z odległości jakiejkolwiek, nie będzie podłączone żadnymi czujnikami do Państwa skóry i do Państwa czaszki. Jeśli coś takiego jest możliwe, oznacza, że wykorzystuje to fale. Jeśli jest to możliwe na odległość 1 metra, jest niestety możliwe także na odległość z drugiego końca świata przy pomocy satelit. Niedługo wejdzie system 5G, Polska będzie jednym z pierwszych krajów i będzie to system zabójczy, ponieważ to nie będzie lepszy internet, tak jak jest mylnie przekazywane, lecz będą to rozstawione, będą montowane na słupach i na domach, być może wbrew woli, trzeba będzie właściwie bronić swojego domu, dokładnie tak jak przed najeźdźcą i nie pozwolić zainstalować tego. Będą zamontowane na wszystkich słupach po kolei, co kilkadziesiąt metrów, specjalne czujniki i to będzie właśnie system 5G. On już nie będzie wyglądał, to jest zupełnie inny system, to jest zupełnie nowa przestrzeń. To nie będzie wyglądało tak, że są jakieś wieże, tak jak w przypadku obecnego Wi-Fi, że są wieże porozstawiane co kilka kilometrów. Nie. Ten system jest dużo gorszy, ponieważ wykorzystuje inny rodzaj fal, inny rodzaj działania, który ma mniejszy zasięg, ale większą siłę rażenia i jest niebywale szkodliwy. My już jesteśmy napromieniowani, natomiast napromieniowanie tego systemu będzie przerażające, oprócz oczywiście możliwości zabicia Was, mnie także, w każdym momencie, jeśli z tego systemu będzie możliwe wysłanie wiązek. Do tych systemów na pewno zostaną podłączone inne urządzenia i będzie to zamontowane prawie na każdym słupie, takim zwykłym, po prostu nie tylko telefonicznym, ale także słupie, a być może będą na siłę instalować także na domach. Ja już widziałam, jak to wygląda w jednym mieście. Były to takie kolumny, no ale to akurat zamontowano osobno kolumny. Kolumny z takimi małymi, niedużymi urządzeniami. I to tak to będzie wyglądać. Będą i są już czytane myśli na odległość, są manipulowane i tego wszystkiego ja jestem ofiarą. Dzisiaj przygotuję kolejny materiał o ośmieszaniu tej tematyki w prasie polskiej, ponieważ niedawno znalazłam jeden artykuł, szukając po prostu w Google według słowa klucza i znalazłam artykuł, który jest porażający, będzie kolejne moje nagranie. Tu. I to jest zdjęcie, które pokazuje tak naprawdę to, czym sieć jest. Jest tym. Apple, aplikacja Store.
symbol masonerii, Google Play, pieczęć szatana. To jest wszystko symbolika obecna od wielu, wielu stuleci, od wielu tysięcy lat w satanizmie. Google GPS jest tak naprawdę wszystko widzącym okiem. Symbolika Facebook nawiązuje do symboliki masońskiej. Gmail także do fartuszka masońskiego. Ale miałam zamiar jeszcze pokazać inne zdjęcie. Czy możesz mnie słyszeć? To jest artykuł z Russia Today. Czy mnie słyszysz? NSA, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, to nie tylko ta agencja. Proszę sobie nie myśleć, że to są tylko te agencje. To już jest na całym świecie. NSA może znaleźć i namierzyć ludzi poprzez maszynę, urządzenie lub algorytm do odnajdywania głosu. Już podano kilka dni temu lub kilkanaście dni temu, że istnieją systemy już tak zaawansowane do pasowania głosu, że można po zaledwie 60 sekundach słuchania państwa głosu stworzyć klon państwa głosu. Będzie to też kolejny mój artykuł na ten temat, kolejny film. Teraz po prostu nie pomieściłoby mi się wszystko na ekranie, gdybym otworzyła wszystkie zdjęcia i wszystkie print screeny, które mam w tej tematyce. Dane osobowe, to jest artykuł z marca 2018, dane osobowe, które Google ma na ciebie, są szokujące. A to jest akurat Science Daily. To otworzyłam tak zupełnie już jeden z wielu takich print screenów. Koniec 2017 roku. Eksperci nawołują do stworzenia jakichś zasad etycznych do ochrony prywatności, wolnej woli, jako że w takim tempie przyspiesza technologia implantów mózgu. A to jest to samo, co wcześniej pokazywałam. Martwisz się, to jest artykuł z Daily Mail. Martwisz się, że Facebook ma zbyt wiele danych o tobie. Google ma wystarczająco wiele danych o tobie, aby sporządzić kilka metrów wysoki właściwie plik tego typu. To jest rzeczywistość, która dotyczy nie tylko mnie, przepraszam, tego nie mogę akurat zamknąć, ale także państwa. Ja jestem jedną z wielu osób, ale naprawdę niewielu, które o tym mówią publicznie i muszą zostać ośmieszone jako chore psychicznie. Ostatnio znalazłam dobre zdjęcie akurat pokazujące, kto nie zna mi, ten chory psychicznie. Tak określa się wszystkie osoby, które informują o tym, co dzieje się naprawdę. A naprawdę, tak jak na całym świecie, od początku ludzkości dzieje się to. To jest książę tego świata. Oh, how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google
to make your haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Hello, how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See, how may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people, when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we reserve for like up to like 5 people. For people, you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yeah. Bye-bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Look, we're still developing this technology, and we actually want to work hard to get this right, get the user experience and the expectation right for both businesses and users. But done correctly, it'll save time for people and generate a lot of value for businesses. We really want it to work in cases, say if you're a busy parent in the morning and your kid is sick and you want to call for a doctor's appointment. So we're going to work hard to get this right. There's a more straightforward case where we can roll this out sooner, where, for example, every single day we get a lot of queries into Google where people are wondering on the opening and closing hours of businesses. But it gets tricky during holidays, and businesses get a lot of calls. So we as Google can make just that one phone call and then update the information for millions of users, and it'll save a small business countless number of calls. So we're going to get moments like this right and make the experience better for users. This is going to be rolling out as an experiment in the coming weeks, and so stay tuned. You know, a common theme across all this is we are working hard to give users back time. We've always been obsessed about that at Google.